Dzisiejszy wykład, fotografia, dlaczego świat stoi na głowie, zamyka 6. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Sam tytuł mógłby sugerować, że będziemy rozmawiali o najważniejszych sprawach dotyczących świata. Nie, rozmawialiśmy o podstawowej zasadzie, która buduje obraz fotograficzny, czyli że obraz fotograficzny jest obrócony do góry nogami i zamieniony stronami lewa z prawą. Na tym, jak można w prosty sposób zrobić fotografię, jakie są potrzebne elementy, czyli wystarczy światłoczułe pudełko, dziurka w tym pudełku i pogoda, która spowoduje, że obraz, który jest przed, powstaje nam w środku. Ja starałem się raczej dzieciom pokazać nietypowe zastosowania fotografii, takie, z którymi mamy na co dzień ich nie widzimy, natomiast my na co dzień je stosujemy na Politechnice, czyli fotografia makro, fotografia w podczerwieni, fotografia obiektów, które są niewidoczne gołym okiem, czyli na przykład fotografia rentgenowska. Elementem kończącym dzisiejszy wykład było rozdanie dyplomów oraz uroczystość podrzutu biretami, szczególnie atrakcyjna dla fotografa. Różne rzeczy o wielu aparatach i że są też duże aparaty i małe. Aparat to jest też bardzo skomplikowana maszyna, że jest z nami od 200 lat. Najczęściej robię zdjęcia telefonem, no i to najczęściej są na przykład zdjęcia krajobrazów, na przykład kiedy idę do szkoły. Dzisiaj dowiedzieliśmy się po raz pierwszy o fotografii szpiegowskiej, nie, ale tak dokładniej, i o tym, że rentgenowska nie jest wykorzystywana tylko w medycynie. To się cieszymy, że to już 6. edycja Politechniki Dziecięcej. Jeszcze bardziej się cieszymy, że udało nam się uruchomić wydziały zamiejscowe w Strzelcach Opolskich i w Brzegu. Docieramy w ten sposób do naszych potencjalnych przyszłych kandydatów w całym naszym regionie. Myślę, że udało się przez ten cały rok wnieść dużo nowych wartości, nowej wiedzy tym młodym ludziom, którzy tutaj przychodzą z dużą ciekawością, z zainteresowaniem. Liczy się Politechnika.